być jego klientką, a została dziewczyną. On totalnie stracił dla niej głowę, pomimo tego, że miał wtedy narzeczoną. Historia ich miłości to gotowy scenariusz na brazylijską telenowelę. Zapraszam na rozmowę z Mają i Krzysztofem Rutkowski. Moi drodzy, dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Witam Państwa. Po lata. Jak miło Was widzieć, Wy ciągle piękni i młodzi. A wiesz, kiedy to było? No? Ile lat temu? No nie wiem. No dawaj. Cztery? 2019 rok. Ślub braliśmy, a, trzy. A program nagrywaliśmy dwa lata wcześniej, więc cztery nie. lata też. Cztery! No mąż nie wie, my kobiety wszystko mamy pod kontrolą. Jezu, to była jesień, pamiętam, że to była jesień. Ja widzę, że cztery, Maja tu ma to było cztery lata temu, tak. No dobrze to, moi drodzy, powiedzcie mi, kiedy ślub? Ale już był. Przecież ślub już był. To przegapiłaś? Nie widziałaś? Tego widziałaś? Ach, halo! Halo! Najgłośniejszy ślub w Polsce! Ślub za 1 000 000 złotych! Ja to wiem, o tym zaraz pogadamy, ale ja słyszałam, że to nie będzie wasz ostatni ślub, więc ja tak. Ale to co, mój nowy ślub? Nie, to jest moja ostatnia żona. No ale myślałam, że z nią będzie ten ślub kościelny, bo tego jeszcze nie było. Teraz zobacz, jaki Krzysztof. Salon, no z chęcią bym tutaj przyszła, no, Iza, i sukienkę wybrała. No jak tylko się zdecydujecie, to ja was zapraszam w każdej chwili po sukienkę. Pytanie, na kiedy ją szykujemy? No to ja już czekam tutaj na Krzysztofa. To jest kwestia bardzo złożona. Ślub kościelny tak. wymaga tak zwanej decyzji Watykanu, którą muszę ja uzyskać. No i? Ponieważ dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. No tak. No tak. Nie ma. Tylko, że jedynym problemem jest czas. Nie uruchomiłem jeszcze procedury. A, czyli ty nic nie zrobiłeś jeszcze w tym kierunku, a ty mi oczy tutaj, wiesz, mydlisz Watykanem i czasem. No a kto musi wydać decyzję? No a kto musi zrobić pierwszy krok? No dobrze, no trzeba wystąpić. No trzeba wystąpić. Ja czekam na to. Tak. A na koniec drogi Maja zdecyduje, czy tego chce. To powiem szczerze, tak zdecyduje, a ja będę wiedział, czy warto w ogóle się tym zajmować. Nie. No i to jest. Nie ma tak prosto. Nie, słuchajcie, dla mnie. Zanim ślub, on załatwi, jak tak się spręża, no to ale, potem no, może decyzję zmienię, no to po co? Niech załatwi, a no potem może, będziemy myśleć, nie, prawda? To Maja tak twierdząc, sugeruje, że może być prędzej rozwód niż ślub. A ja nie mówię o rozwodzie. Ale, to nie, na to sobie nie pozwólmy. To mnie zaskoczyło. Albo może rozwód, żeby jeszcze cywilny, żeby były dwa śluby. No to jeszcze może tak, Iza. Mam takie pytanie, czy ty masz... Ale mam na to świetne rozwiązanie. Jakie to masz rozwiązanie? Nie wiem, czy o tym w ogóle wiecie, czy twoi widzowie wiedzą. No. Że ślub kościelny możemy wziąć, no, ale w jedną stronę. Co to znaczy w jedną stronę? To znaczy, że ja już nie mogę przysięgać przed Panem Bogiem, ale Maja może. Kobieta może przysięgać swojemu mężowi, czyli żona. A mąż nie musi żonę? Ale mąż nie musi w tym momencie, może zrobić to później. Czyli ten ślub w zasadzie, to możemy wziąć nawet jutro. To jesteś sprytniejszy niż ładniejszy, wiesz? Widzisz? No dobra, powiedz mi w takim razie, Maju, może ty, bo macie już za sobą ślub. Czy ty masz wizję, jakby doszło do tego ślubu kościelnego, jak on ma wyglądać? Mhm. Masz jeszcze jakieś takie marzenia związane ze ślubem? Wiesz co, mam. Chciałam, żeby to był ślub na pewno w Niepokalanowie, ponieważ po naszym ślubie, to jest dla mnie bardzo ciężkie, bo 2 tygodnie po ślubie nasza mama Krzysztofa straciła przytomność i 3 tygodnie po naszym ślubie odeszła. Za 50 dni teściu. I braliśmy ślub 17 sierpnia, 18 powiedziała w parku, bo w Rozalinie, w pięknym pałacu braliśmy ślub osobom obecnym, że Krzysztof teraz ma anioła przy sobie i teraz może odejść. Miałam do nich takie pretensje, jak przyjechali kabrio samochodem na nasz ślub, to po prostu miałam takie wielkie pretensje, że oni wsiedli, odjechali i mnie zostawili. I sobie właśnie to najważniejsze dla mnie było, żeby w tym Niepokalanowie, bo tak naprawdę 500 metrów byli oni pochowani, żeby byli. Ale teraz, no może czy to jest takie ważne, każdy dzień bym chciała łapać i dla mnie jest taki, może nie ten ślub, ale te chwile z Krzysztofem, że chcę zmieniać życie, że nie chcę tak pędzić, no bo myślałam, że już mnie nic nie zwali z nóg, a mój tata 31 sierpnia poszedł na bypassy, miało to mu poprawić życie, a się nie wybudził, 13 września umarł i to, kiedy my się ostatnio widziałyśmy, a teraz, no to są dla mnie bardzo bolesne, tak? Bo my wzięliśmy ślub, a straciłam 3 osoby, które najbardziej kochałam.
I może czy ślub. Ja bym chciała każdą chwilę, żeby też Krzysztof zmienił swoje życie, żeby nie pędził, żeby się nie śpieszył, jak gdzieś jedzie na akcję, żeby na siebie uważał. I taki ślub, dodatki, te suknie, kwiaty, ja już nie mam takiego pragnienia. Ja chcę z tymi teraz osobami, z moją mamą, bo tak naprawdę mi została, tak, z najbliższą rodziną, z Krzysztofem, z dziećmi jak najwięcej czasu spędzać. I to dla mnie jest ten luksus i no już taki ślub, jak tutaj mówię, cała ta otoczka, no nie mam takich marzeń. A czy ten natłok tych bardzo smutnych sytuacji zmienił coś w tobie, Krzysztof? Nie. Każdy z nas jest niczym świeca. Gaśnie i go nie ma. Do tego zupełnie ja inaczej podchodzę niż Maja. Pożegnałem mamę, pożegnałem ojca, do którego się zwracałem, Jerzy. Pożegnałem Wacława i ja pożegnałem świadomie. Na zasadzie takiego schematu, który istnieje, istniał i istnieć będzie. Nikt nie ma monopolu na długowieczność, nikt nie ma monopolu na to, żeby żyć 800 czy 1000 lat, czy w ogóle nigdy nie umrzeć. I jest to świadome, o czym mówimy. Mieliście to szczęście, teraz się okazuje, że swój ślub spędzaliście z najbliższymi. Mogliście dzielić z nimi te ważne dla was chwile. Wasz ślub był w 2019 tak. roku. No i tak jak wspomniałeś, to było ogromne wydarzenie. Ja słyszałam, tak, że przygotowania dwa lata trwały. To jest zasługa Mai, ponieważ ja praktycznie nie przykładałem się do tego. Ciągle w pracy byłeś, tak? Ja byłem w pracy, byłem zajęty, nie miałem czasu na właśnie na rozmowy. Chociaż on pojechał jako pierwszy, ja wybrałam tak naprawdę ze zdjęć to miejsce. Potem projekt Lady był kręcony już po tym, jak ja już to wszystko wybrałam, nie, że także ja zobaczyłam, prawda, w telewizji, tylko szukałam sobie wymarzonego miejsca. Ja uwielbiam po prostu, no żeby wiadomo, że nie drzewa 15 lat temu posadzone, tylko wszystkie, prawda, po 300, po 400 lat i coś takiego pięknego, gdzie tam się działa historia, z piękną historią, i zobaczyłam to miejsce i mówię, to. Ogród, taki wiesz, klimat, no to było to, ale tylko widziałam to na zdjęciach, a wiesz jak to czasami jest na zdjęciach, tak, reklama i w ogóle. Ja byłam gdzieś na właśnie misji, nie wiem, Turcja, Tunezja i to Krzysztof pierwszy tam pojechał dać zadatek. Chyba półtora roku przed. No i wiesz, jak to wygląda. Tam był namiot i tak bez dekoracji. On mówi, wiesz co, to nie wygląda tak jak na zdjęciach. Tu jest słabo chyba. Ale ja mówię, no to co robimy? Ale mówię, nie, no na pewno będzie w porządku, bo wyszedł do toalety i mówię, no nie wiem, co robić, czy dawać ten zadatek, czy nie. I tak trochę w ciemno, tak? Bo ja cały czas przy tej pracy nawet nie miałam czasu, żeby sobie obejrzeć to miejsce, jak wygląda w rzeczywistości. To musisz przyznać, ty się tutaj organizacją ślubów zajmujesz, że to było dosyć ryzykowne, tak? Ale mówię, nawet w tym naszym intensywnym życiu, no, nie miałam okazji, nie miałam kiedy pojechać i to na żywo zobaczyć, więc to Krzysztof pierwszy właśnie pojechał, dał zadatek i jeszcze samochód się spalił. Nie spalił, zapalił się, co? Nie spalił. Pod pałacem się daleko. Zapalił? Nie posuwajmy się tak daleko. Jakiś znak to był, wiesz, nie. Wiadomo, był, żeby uciekać. Nie, to był w ogóle niesamowity numer. Podjechaliśmy pod pałac i w tym momencie ogień. Samochodu. Jeszcze pod baską. Ja nim jeździłam zawsze. Dobrze, że to Krzysztof. To nie była jakaś tam wielka historia, alternator się zapalił. I tylko część, która daje prąd. Ale ja mówię, o, to jest jakiś znak. Podjeżdżam i pali i auto płonie. Nie chcę, żebyś tam został. Wiesz, o co chodzi? Nie wiem, no, czy chcę, czy nie chcę, czy w ogóle wsteczny i się wycofywać i uciekać. W każdym bądź razie naprawiliśmy auto, także to nie było problemu, ale to był taki incydent. No, podjęliśmy decyzję, która wytypowała to miejsce i powiem, że ja osobiście i myślę, że wszyscy goście byli bardzo zadowoleni. Bardzo mocno podkreślacie to, że życie zawodowe jest dla was ważne i też pochłania wam masę czasu, więc ciekawa jestem, w czyje ręce oddaliście organizację tego ślubu, które od początku z założenia miało być wielką imprezą. Wszystkim tak naprawdę ja się zajmowałam, ja chyba niczym. Przyznam. Ja się niczym nie zajmowałam. Ja się zajmowałem tylko za zarabianiem pieniędzy. Myślałam, że chociaż płaceniem. No płaceniem też. Też. Płaceniem. I słuchaj, jak regulowałeś te rachunki, to ci włosy się na głowie nie jeżyły? Nie, to nie są takie wielkie pieniądze. Nie. Nie, to nie są takie wielkie pieniądze. To nie jest takie strasznie wszystko drogie. Powiedziałeś, że 1 000 000 złotych wydaje się. No dobrze, ale to nie jest to wszystko, ale wszystko razem, tak? Ale to nie jest wszystko aż takie bardzo drogie. To
Krzysztof, zależności... ty tu szarżujesz, słuchaj. Nie, milion złotych na jedną noc tak w życiu. Naprawdę... Nie, to ja tego nie odczułem. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. No dobrze, słuchajcie, teraz powiedzcie mi, jak wspominacie ten dzień. Czy wszystko poszło dobrze, zgodnie z planem? Spełnione zostały wszystkie marzenia? Były jakieś wtopy? Myślę, że tak, że wszystkie. Najważniejsze, że byliśmy nie, myślę, razem. Że tak powiedziałaś, czy były wtopy. Myślę, że tak. Nie, nie było żadnych wtopów. Aha. Nic? Także, znaczy się nie. Tak, w piątek jeszcze kroki, bo Krzysztof nie za bardzo czuł się w pierwszym tańcu, więc był bardzo zestresowany, więc jeszcze ale w piątek go wzięłam kroki. Na salę. Aha. I pozmieniałam kroki, jakby te układy, no ty też jesteś tancerką, to tutaj, no jakby pomniejszyłam ten układ, żeby się nie stresował i był bardzo zadowolony, bo widziałam, że był zestresowany. Ale dlaczego? Jak często... Pierwszy... Nie, nie bo... był jeden problem, ja nie tak. miałem czasu na naukę. No ty wiesz, masz ten problem z czasem. Nie przyjeżdżałem, mało tego, nawet były pewnego rodzaju konflikty. Ja słuchałem innej muzyki i pokazywałem muzykę, która mnie bardzo się podobała, powiedzmy, dla tego naszego nauczyciela tańca. Maja tej muzyki nie akceptowała i były kłótnie. Właśnie chciałam zapytać, do jakiego utworu słuchaj, był finalnie pierwszy taniec? Celine Dion, Because You Loved Me. Nie pamiętam tego. A jaki wchodzę, byłby ja nie wchodzę, twój wymarzony utwór nie, nie na było mojego wymarzonego. Ale jaki to kombat, był? Nie kombat, jak nie, to a nie, mojego nie było wymarzonego. Dobra, jak ci poszło w tym tańcu? No poszło, myślę, że nie najgorzej, nie było... Słuchaj, to są sytuacje, no. które pomimo tego, że miałem trzy śluby, ten był najbardziej wymowny. I ten był najbardziej kompatyczny. Za, ale ja chciałam podkreślić, bo Krzysztof dwa lata temu brał ślub, czyli miał no już po prostu szóstka z przodu, bo żeby tak nie było. A ostatni ślub, jak brał trzeci, to miał dwadzieścia kilka lat. Ale przez 30 lat nie brał ślubu, bo każdy przecież mówi, tak, jestem czwartą żoną. Ale ja brałem ślub, ale Maja. W którym brałeś ślub, kochanie? Ty nawet nie wiesz, ja brałem ślub w 90 roku. Właśnie, no to było 30 lat temu. 90, tak. Miałeś 29 lat. Jak ostatni ślub brałeś, więc, a potem jako dorosły mężczyzna, który już był około, ślub, tak, tak? Bo przez 30, już więcej przez 30 ale powiem, lat że, ale rozwód brałem, w 2004, to tak jakbym brał kolejny ślub. No właśnie. No. Chciałam to podkreślić, to już, no bo tak czwarta ale, żona, tak? Ale on tak naprawdę, żoną? Jestem czwartą żoną, ale przez ostatnie 30 lat, no Krzysztof się jakby nie brał tego ślubu, a on brał... Bo nie wierzyłem kobietom. Nie, on, Iza, to jest taka ciekawostka, on w ciągu 5 lat 3 śluby wziął. On co dziewczynę chyba poznawał, to brał ślub, no tak. Wziąłeś w 89, w 84 i w 87. No. Ojej, no to, co chwilę jest, brał ślub. Ty strasznie kochliwy byłeś, byłem, Krzysztof. Ja jestem. Ale że każdy ale dobrze, romans że ślubem kończy? Słucham? Każdy romans nie, ślubem to nie było tak. Iza, ale dobrze, że on tak potem przez najbliższe 30 lat nie brał co 2 lata, bo bym była 74 gdzieś tak by wypadło. 17. No dlaczego? Muszę wam powiedzieć, że zdecydowała mnie własna żona, opluła. Nie. Oczywiście, że tak. Ale bardzo ja chciałam podkreślić, czuję, że ty że wziąłeś byłem... ze mną ślub jako dojrzały mężczyzna. Tak to byłeś pod lotkiem. No miałeś 23 lata, 25, 28. Pod lotkiem to mogłaś być ty. No nie, no wy a ja nie byłem no ja nigdy nie byłam pod lotkiem. No. A ja byłem niestabilny emocjonalnie. No to był niestabilny emocjonalnie i dopiero przy mnie, tak jak to powiedział w pewnym programie, że tak? stawia na jakość, a nie na ilość. Zawsze na ilość stawiał i mu jakoś to wiesz. No ale to chyba się cieszysz, jak no bardzo się takie cieszę, słowa, no bardzo, a wiesz, właśnie miał mi tutaj wyznawać miłość, a tutaj właśnie widzę, że się krępuje, bo nie ostatnio się, cały czas mi tak pięknie ale, mówi. Ale nie ja się nie... I mówię to, po powiedz pierwsze, to u Lizy, jak po pierwsze, mnie kochasz i po pierwsze, jakie piękne rzeczy ja się nie, mi mówisz. Ja się nie krępuję. Ja tego uczucia nie znam. W związku z tym dajesz widzom i Izie opinię, której nie znasz o mnie. I to jest bardzo niesprawiedliwe. Ja nie mam się czego... Ale dlaczego jesteś ja taki nie złośliwy? Ja tutaj nie w domu jesteś krępować. Innym w ogóle człowiekiem. Nie, no. Ja, jak mówię czego ja mam się krępować? Jak są światła, kamery, posłuchaj, bo ale, ja... Wiesz co? Teraz ja mówię. Nie, poczekaj, cztery, kochanie, daj mi powiedzieć. Cztery śluby. Bo ja wyszłam za... Warta żona. Bo nie wiem, jak to jest. Ratunku.
W domu proszę, telefon do przyjaciela. Bo ja coś i muszę ci istotnego powiedzieć. W domu to jest mój Krzysiu ukochany. A czasami się patrzy, to jest Rutkowski, którego ja nie znam. I ja nie wiem, kogo ja poślubiłam, czy tego Rutkowskiego, czy tego Krzysia. Bo wiesz, powiedz mój Krzysiu ukochany. Rzecz, czy czwarta żona jest twoją żoną ostatnią? Ja myślę, że tak. I jestem tego przekonany. Człowiek potrzebuje ciepła i daje to ciepło. Wiadomo, że przed kamerami ja nie będę robił przedstawienia i nie będę wyznawał miłości Mai przed kamerami, no bo po co ja mam to robić? Ale Krzysztof, ty to już zrobiłeś przed kamerami, ja to zrobiłem, się oświadczyłeś dokładnie, w czasie trwania dokładnie programu. Tak. I samo to, sam fakt, że jesteśmy z Mają już prawie 10 lat, świadczy o tym, że w jakiś sposób, pomimo różnic mentalnych w wielu przypadkach, pomimo różnic w pojmowaniu świata i postrzeganiu go, pomimo oceny wartości, Maja ma doskonałe wartości, powiedzmy, rodzinne, ja być może tych wartości rodzinnych takich nie mam jak ona, ale w jakiś sposób znaleźliśmy wspólny mianownik. I to jest bardzo ważne i bardzo istotne, żeby się uzupełniać, ale żeby liczyć też na siebie w sytuacje skrajnie złych. Dzisiaj mamy świat skomercjalizowany. Dzisiaj mamy świat obliczony na ilość bitcoinów, euro, złotówek. Dzisiaj chcemy wyglądać dobrze, dobrze się prezentować, obwieszeni różnego rodzaju gadżetami, bo chcemy tego. Ale Krzysztof, ty się doskonale w tym wszystkim odnajdujesz. Tak, oczywiście. Ale oczywiście też wartości, które są. Widzisz, to o czym powiedziała Maja. Ci, którzy mnie znają tylko ze szkła, mówią, Krzysztof, ty to jesteś w ogóle inny człowiek, jak mam bezpośredni kontakt. Ty jesteś normalny facet, a ty się wydajesz i taki ignorancki, impertynencki i taki bezwzględny. No to jaki jest prawdziwy? No dobrze, no ale to, czy ten Rutkowski, jak kładzie złodzieja na ziemię, mam mu powiedzieć, przepraszam bardzo pana uprzejmie, czy mógłby pana łaskawie położyć się na ziemię, żeby tutaj kolega panu założył kajdanki, bo wie pan, bo takie... No, Krzysztof Rutkowski, czy ty możesz skończyć temat pracy? Tak, tak, właśnie, kończymy, a ja teraz pani zadra ciebie bombę rodzinną, bo nikt nie wie i pierwszy raz tutaj u ciebie w programie dam informację i to udało nam się ukryć, że my mamy córkę jeszcze. Od półtora roku i widzisz, nigdzie to poszło, a mamy córkę. Nie, to jest w ogóle historia niesamowita, ponieważ ja, to jest pies. No co tak szybko zdradziłeś, trzeba utrzymać ten dreszczyk emocji. Nie, to jest śnieżynka, która jest jak córka, dosłownie. Tak, tak, która przede mnie traktowała jako pedanta, jestem pedantem. Tak. Ja mówię bardzo czysto, żeby było. Maja nie podziela tutaj pewnych zachowań takich jak ja. Ja lubię bardzo, żeby było fajnie, miło i sympatycznie. No i psa w domu bym nigdy nie hodował. Tak. Natomiast... Co się stało? No to jest zmiana, to nie jest pies. To jest w ogóle, to jest cudo. I powiedziałem, następny wywiad, jak będę robił, ja ją powinienem mieć tutaj teraz. No powinienem z nią siedzieć. Tak, z nią siedzieć. Dokładnie. Trochę szczerście ją obchodzi. O, bezczelna. No bezczelna. By tutaj, wiesz, smoking, bo... No, więc Krzysztof się zmienia. Kiedyś by w ogóle nie zaakceptował psa, a teraz między nami w łóżku śpi. Tak. I kompletnie kołderką przykryta między nami, więc łapki Krzysztof... Łapki do góry. Dokładnie. W ogóle wygląda... Kiedy to jest spełnienie marzeń Krzysztofa, dwie dziewczyny w jednym łóżku. Dokładnie. To więc się Krzysztof zmienia, bo na zwierzęta by nigdy nie pozwolił, jak ostatnio mówię, a dałeś... Czyli ty masz na niego dobry wpływ. No myślę, że tak, no bo też jeszcze mamy wnuczka, nie wiem, czy syna, czy wnuczka jednego, a Krzysztof już... Bo jeszcze mamy chomika. Nie widzisz, jakie zmiany. Ja bym chciała zobaczyć, jak w ogóle analogicznie tej waszej rodziny to musiałoby wyglądać naprawdę super. Tego nie widzę, bo jest schowane. Przejdźmy do tych zaręczyn. Powiedzieliście, że zaręczyny były aż dwa razy. O jednych wspomniałam, to były telewizyjne, rok 2017, Polsat, wywiad, tak. Ludzka tragedia i Krzysztof, który po prostu wjeżdża z wyznaniem miłosnym do Mai. To była ustawka, to było zaplanowane, Maja nie, o tym wiedziała. Nie, Maja o tym nie wiedziała. Nie wiedziała. Nie. Była w pełni zaskoczona. Tak. Nawet na schodach dwa dni przed leżał pierścionek, pudełko, ja zajrzałam, a ja mówię, co? Ale myślałam, że to Krzysztofa perfumy, bo on często w takich papierowych pudełkach, no w pudełkach w torbie.
i nawet mało co tam zajrzałam, ale właśnie się zapytałam co, no ale w ogóle się nie zorientowałam, więc wszyscy wiedzieli, bo nawet pamiętam, wtedy chciałam się przebrać w inną sukienkę, bo byliśmy na, Krzysztof wtedy też książkę wydawał i byliśmy na targach właśnie i no miałam coś innego do przebrania, a byłam w białej sukience i prowadząca właśnie nie zostaw, no bo wszyscy wiedzieli, ja tylko nie wiedziałam, tak, ja tutaj przejęta tak, w ogóle. No, i jak się poczułaś? Jesteś sobie w programie i nagle, no wiesz co, się no, był taki moment, ja byłam kompletnie zaskoczona. To jaka jest prawda o waszym związku? Czy państwo jesteście małżeństwem, czy... Bo mówią pani Rutkowska czasami. Mhm. Jeszcze nie, ale myślę, że... Że co? Że już niebawem. Co to się dzieje? Że już niebawem. O, szanowni państwo! Że już niebawem. Brawa, bo chyba pytanie. Jesteśmy świadkami... O, Maja jest persona. ...niezwykłego momentu. Zadam pytanie. Czy będzie się nazywała panią Rutkowską? Czy chce się tak nazywać? No tego jeszcze nie było. Brawo, proszę państwa. To były pierwsze zaręczyny, ale ja słyszałam, że wcześniej były jeszcze zaręczyny niż te w telewizji. Czy to jest prawda? Tak, były. Coś bardziej takiego między wami romantycznego? W roku. Tak? No ale wiesz, podobno, że jak od zaręczyn nie weźmie się w ciągu roku ślubu, tak? No to zaręczyny są nieważne. Więc musiał drugi kupić pierścionek. Dokładnie. Dobra, skąd ten pomysł, żeby to zrobić w takim momencie, w takim programie? Nie czułeś tam zgrzytu? Krzysztof. Oj, zaskoczyła mnie. No, bo widziałem, widziałem pudełka na komodzie. Mówię, nie zabrała pierścionka zaręczynowego. Oj. Przepraszam. A widzisz, jak cię zaskoczyłam. Oj, zaskoczyłam. Krzysztof, dlaczego ty miałeś taki szalony pomysł, żeby w momencie, kiedy rozmawiacie o takiej, a nie innej sprawie, jej się oświadczać? Potem było, czy ty to zrobiłeś dla oglądalności i takiego, wiesz, czy to z miłości, bo miałam pewne potem mnie takie emocje, ale bo to, ja strasznie emocjonalnie, czy ja nie wierzyłam, no wzruszyłeś mnie, to była taka sytuacja dla mnie w tym momencie, byliśmy wtedy 7-8 lat, no każda kobieta marzy o takich chwilach, tak, i w tym momencie, jak on mi to powiedział, no to, no to, to tak powiem, rozum mi troszeczkę odebrało, tak, mnie to wzruszyło. Może ktoś by powiedział, że to było ustawione, no ale to dla mnie było takie zaskoczenie. Maja po ślubie zmieniła nazwisko. Przejęła twoje, ale tak dosłownie twoje, bo wzięłaś nazwisko tak, jak brzmi w odmianie męskiej. Mamy Krzysztof Rutkowski, Maja Rutkowski. Dużo osób się dziwi, tak, i zadaje mi to pytanie. Ale skąd ten pomysł, Majeczko? Wiesz co, no bardziej to nazwisko, znaczy się tak, Rutkowski to już jest marka, tak? Może ktoś to znowu powie, że często gdzieś latamy na misje daj zagraniczne. Daj jej powiedzieć, ja ją zapytałam. Tak, no i jednak odmiana jest bardziej prosta, tak? Z firmy Rutkowski, Maja Rutkowski. No bardziej to się przyjmuje, to... Krzysztof Rutkowski, no mówię, jako marka. Jest to bardziej globalne, bardziej światowe, bardziej europejskie. I taki jest tego finał, no bo my czyli nie, Rutkowski brzmi bardziej działamy, światowo niż Rutkowska. A, ale to już widzę te nagłówki na portala. Tak? No raczej, no chyba zdajesz sobie z tego, każdy o tym doskonale wie. Sam Maja to wyjaśniała, ponieważ wiele osób było oburzonych. A jak mogła, tak się nazywała. Wasz Krzyś oczywiście był na waszym ślubie, też miał ważną rolę. Aj. Ale też był odpowiednio stylowo mały ubrany. Mały James Bond. Tak, i oczywiście widziałaś? To mój pomysł. Tak samo jak ale... odnosiłam w brzuchu, że to będzie mały Krzyś, tak zawsze sobie marzyłam, że właśnie mój synek, który by niósł nam obrączki nie na talerzu, tak jak to jest zawsze, tak? Tylko właśnie i on miał wtedy 5 jak lat. Mały James Bond, 5 tak? Lat. Z walizką tutaj, ale identyfikator, wiedział, co odpowiedzieć. To słuchawka wiedział, co odpowiedzieć. W uchu. Co powiedział? Jak już walizkę, co tam niesiesz, krzyczą z tłumu. A on odpowiada, ważne rzeczy. O, no dobrze. Ty miałeś 5 sukienek ślubnych, ale ty miałeś ile stylówek? 4? 2. Nie, 2. 2 oficjalne i 2 takie nieoficjalne, dokładnie. Czyli 4? Tak, w sumie 4. No tak jak rozumiem, że kobieta nie może się zdecydować na sukienkę i wybiera 1, 2, 3, 4, 5. Tak powiem ci, że facet z 4 stylówkami... Nie, no, ja w sumie oficjalnie przerzuciłem marynarkę na marynarkę białego smokingu. Czyli tylko, nie wykorzystałem tego wszystkiego. Czyli miałeś zapas następnego dnia rano, tak, dokładnie. Suknie, Maja, 5 sztuk? 5
10 sztuk. No wiesz, że kobieta niezdecydowana, ale wiem, że ty chyba też 3 miałaś, czy 4, prawda? Więc znów zadajesz mi pytania, sama dobrze wiesz. No to taki opowiadaj. Moment i każda jak, inna, każda no właśnie, piękna. Jak każda wyglądała? Wiesz co, tak, no właśnie się zastanawiałam, też byłam w programie. Dużo widzów miało mi za złe, bo wybrałam, no to z tobą właśnie w programie. No. Pamiętasz tą sukienkę? Motyle, pamiętam. Taka wielka no. I w ogóle. No ale, że mieliśmy ślub brać tak naprawdę zaraz, jakoś za kilka miesięcy, a odłożyliśmy no za 2, za 3 lata, tak? Bo to chyba było po 2 latach. No wiesz, jak to kobieta z mody to wychodzi, już nowe modele się pojawiły i w ogóle, no jak założyć, a nawet cała Polska mnie widziała, prawda? Tak. I potem za 1,5 roku ja zakładam tą sukienkę, ale dużo kobiet miało mi za złe, że ty mi tutaj doradziłaś, że wybrałaś. No pięknie w niej wyglądałaś. No dokładnie, ale wiesz co, ja tak stwierdziłam do takiego delikatnego klimatu, wiesz, ten pałac, ta roślinność, ten park, ja taka wiesz, w tych motylach, tym bardziej, że ja mam 1,80 m, tak sobie, wiesz co, tak mi się zmieniło wtedy przez 2 lata, że chyba chcę tak, wiesz, delikatnie do tego wszystkiego, że nie będę tak pasować, że już, wiesz, tyle drzew i taki cały nastrój, a ja taka w motylkach wylecę, wiesz. Element natury. Dokładnie, ale chociaż miałam podobną do, jak był tort właśnie, to taką piękną, rozłożystą, no i stwierdziłam, że chcę mieć coś takiego skromnego. Czyli wiesz? Pierwsza suknia była gładka. Taka gładka, tak, delikatna, z odpinanym tutaj trenem, tak? Druga? Dokładnie. Czyli pierwsza była na moment ceremonii przysięgi. Tak. Potem była druga, no też taka delikatna, pudrowa, różowa, jakąś koronkę miałam do tego. Potem trzecia do tańca, no to musiała być zwiewna, biała, delikatna, no taki, żeby ten tiul, pięknie jak tańczyłam, wchodziłam, no to też jak motylek wyglądałam, tak mężu? Pamiętasz? Pamiętasz wszystkie kreacje? W sumie ciebie powinnam zapytać o te sukienki. Bardzo nie pamiętam wszystkich, chociaż ja mam doskonałą pamięć, ale do tego nie przywiązywałem wtedy. No aż takiej, a ja się aż tak takiej starałam ogromnej, dla mojego męża, ogromnej, ja się tak nie, bardziej dla siebie, umówmy się, dla siebie bardziej niż dla mnie. Tylko, wiesz. Bo szczerze, dla mnie liczy się nieważne gdzie, nieważne w czym, ważne z kim. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo istotne. Ja rozumiem, że dla kobiety jest to szalenie ważne, to otoczenie i to, co jak wygląda, no każdemu zależy, żeby wyglądała pięknie. Jest to szczególny dzień. Ma być to jeden, jedyny dzień w życiu. Z założenia, ale w związku z tym, że jesteśmy w tak pięknym otoczeniu i mamy tak cudowne tło, i to, co widzimy przed sobą i za plecami, daje nam mocny przekaz. Przekaz cudownego rozpoczęcia nowego życia dla młodych ludzi. Niekoniecznie młodych, bo ci starsi też się zaopatrują w twoim sklepie i muszą w coś się ubrać. Nie widzę męskiej garderoby, bo widzę bardzo mocno ograniczona. Bo to jest szycie na miarę tylko. Okej. Okay. W związku z tym, że ja nie muszę szyć na miarę, bo idę, wbijam się i wychodzę, kupuję gotowe. Ale każdy może robić jak chce. Niemniej jednak, jeżeli kupujecie w tym sklepie cokolwiek, niech to pozostanie w waszych szafach do końca waszego życia. Żebyście mogli, tak jak ja dzisiaj, założyć to, co miałem na moim ślubie. No ponieważ, właśnie, pomimo poczekaj, to, ale wyglądacie dzisiaj przepięknie, bardzo elegancko i tak mówię, w temacie ślubnym, majeczka tutaj na biało, ty tak super elegancko, ale to jest naprawdę z twojego ślubu? Tak, naprawdę z mojego ślubu, ponieważ wiedziałem, że temat, mamy ślub, w związku z tym profanacją byłoby założyć ubranie, które zupełnie odbiegałoby od tematyki dzisiejszego naszego spotkania i dzisiejszej naszej rozmowy. Ale ty jesteś dobrze przygotowany. Ja nie jestem przygotowany. Ale jesteś. Ale mnie życie przygotowało. Bardzo proszę. Powiedzcie mi, ponieważ prowadzicie życie pod ostrzałem kamer, na świeczniku, jest to trudne? Czy macie już na to sposoby? Jak sobie z tym Jeżeli radzicie? Ja mogę powiedzieć, ja w zasadzie pierwsze moje wystąpienie miałem, kiedy rozpoczęła działalność biura, agencja Biuro Rutkowski, kiedy pamiętam, w Teleekspresie zatrzymaliśmy pierwszy nasz kradziony samochód, który został przez nas zatrzymany. I to było dokładnie 30 lat temu, tak? I przez ten cały czas ustanawiamy pewne rytmy i pewne standardy i tendencje tak zwanych medialnych wystąpień i dopasowywania się do poszczególnych
realnych, powiedzmy, klimatów. Maja tworzy sama swoje media. I to jest zupełnie coś ciekawego, bardziej ciekawe, aniżeli, ponieważ ja byłem zawsze zapraszany. I zawsze wychodziłem z jednego założenia. Ja nigdy nie pukałem do kogoś na zasadzie, chociaż mam wielu kolegów i przyjaciół dziennikarzy, i mówię, ale weźcie, pokażcie tę akcję naszą. Zobaczcie, tu fajnie zrobiliśmy. Nie. Jeżeli nas chcecie, to nas macie. Ale my do was nie przychodzimy po to, żebyście wy nas zaprosili, a nie wy zapraszacie nas. Także to jest, wiesz, ta... Ja nigdy nie korzystałem z tak zwanych swoich koneksji zawodowo-koleżeńskich z, powiedzmy, z właścicielami czy prezesami dużych, w sumie, czy telewizji, czy dużych ośrodków medialnych. To mnie Walter zaprosił na siadanie do Pałacu Sobańskich tu w pobliżu, gdzie zaproponował film Detektyw, który został pokazany w 80 odcinkach i powtórzony 10 razy, 800 emisji. W związku z tym, wiesz, ja wręcz powiedziałem, ale ja nie wiem, czy ja dam radę. Panie Mariuszu, ja nie wiem, czy ja będę miał tyle ciekawych tematów dla was, że my porwania okupowe mamy, ale tu nie każdy przypadek pociąga za sobą, że leje się krew. Czy klient wisi przykuty łańcuchami do sufitu, a ktoś na nim petuje papierosy. Jezus Maria, no halo. Krzysztof! No ale ja mówię, a wtedy do mnie Walter. Zapraszam tutaj do dyrektora programowego, do pana Miszczaka, porozmawiajcie sobie. Miszczak powiedział, zrobimy. 4 odcinki, a potem wysypią się tematy jak z worka. Media w pracy wam pomagają, a w życiu takim prywatnym waszym związku? Nie przeszkadzają nam, bo my nie mamy nic do ukrycia, co w nas uderza. Dlatego też ja mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Ty zadałaś mi pytanie, czy Maja będzie ostatnią moją żoną? A powiedz, a jak mogłoby być inaczej? Musiałbym być chyba wariatem, i wylądować, i wiesz, albo na Sobieskiego w Warszawie, a w Łodzi to jest tak po sąsiedzku u nas też takie miejsce zwierzeń, gdzie gdybym odszedł i gdybym zrobił coś złego, myślę, że sam dla siebie straciłbym pełną, absolutnie, sam dla siebie bym stracił wartość. Cudownie żyć, kiedy można wyznawać miłość codziennie, a ja robię to kilka razy. Codziennie wyznaję Maji miłość. Ale ty przyrzekłeś Maji miłość, wierność. No dobrze, ale wiesz, jak, a nie wiesz, jak ludzie żyją? Ja ludzie mnie żyją ludzie, po 10 latach. Krzysztof Rutkowski po 10 latach. Dobrze, Rutkowski żyje, że po 10 latach tak. Siedzi sobie, ogląda Narkosa, widzi sceny brutalne i krzyczy: Majeczka, żonko, słucham, kocham ciebie. I dalej ogląda. Widzisz, to jest to. Widzisz, i to jest to. Chciałam usłyszeć. Tak, i tak jest, ale tak jest. Wczoraj chyba 3 albo 4 razy tak krzyczałem. Prawda, Majeczka? Tak, prawda. Ale tak jest. I wczoraj w nocy od 4 do 5 ja mówię, Krzysztof, ja wiem, bo on mówi, kochanie, że ty masz na zewnątrz, jesteś piękna, masz to piękne opakowanie, ale ty jesteś w środku, taka cudowna, taka wartościowa. Ja mówię, tak, kochanie, ale już mi tu godzinę mówisz, jest 5 rano, widzisz? Ja muszę o 6.20 wstać. Czyli już nie będę mówił teraz. Będę mówił w ciągu dnia. O. I to będzie najlepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o tę formę przekazu i wyznania miłości. Powiedzcie mi, jak wyglądały początki waszej relacji? Bo teraz jesteśmy po 10 latach związku, ale jak było na początku? Kto kogo znalazł, wyrwał, poderwał, przekabacił? Tak wzajemnie. Ja uważam, że wzajemnie, absolutnie. A jak ty, Majeczko, uważasz? Wiesz co, ja wzajemnie. Też, tak naprawdę no pierwszy, raz się, nie, ale wzajemnie. Pierwszy raz się spotkaliśmy, wzajemnie. Potem się umówiliśmy, ale to tak służbowo. No nie wiem, czy Krzysztof już sobie zaplanował, czy nie zaplanował, bo ja jechałam bardzo zestresowana w okolice Katowic. W Częstochowie patrzę, będę 20 minut spóźniona, dzwonię, panie Krzysztofie, ale się 20 minut spóźnię. Dobrze, nie ma problemu, ja byłam taka zestresowana, miałam problem, no jechałam jako klientka. A Krzysztof podjeżdża, cabrio, z muzyką, już szampany miał w samochodzie, melony w hotelu.
naszykowane, szynka parmeńska, więc on, ja myślałam, no, że jadę z moim problemem, a Krzysztof już sobie zaplanował, jak się ze mną umawiał, więc, no ale powiem, że usiedliśmy wtedy 23, zrobiło się widno i z nim rozmawiałam. Po prostu jakbym go znała, nie wiem, 20 lat. Potem na drugi dzień Krzysztof powiedział, czy pojadę do Zakopanego z nim, pojechałam. No i tak naprawdę ja tak, no wiesz, bałam się tego związku, tych opinii i w ogóle, tak? Ale no, serce po prostu nie sługa i tak się wszystko potoczyło. Nie, prawda? To powiem, że ja miałem zupełnie neutralny stosunek. Ja nie pchałem się do żadnych związków stałych. Ja. No tak, no mając taki pakiet, kabriolet, szampan, Nie, halo. To ale szaleństwo. Nie. To nie jest związki stałe. To nie jest wykładnik. To nie jest wykładnik, bo dla mnie to nie miało znaczenia. Podrywałeś dziewczyny po prostu nie, w ten sposób. Dla mnie to nie miało znaczenia. Ta oprawa. Potem chyba w ciągu potem w ciągu najbliższych dni musiał te spotkania odwołać, no bo z kolejne miał, chyba, tak? No tym tak, no bo ja byłam tam, wiesz, ale na liście po prostu. Moment. Który ona miała numer na liście? Słuchajcie. To nie jest tak. To jest tak. Ja nie pchałem się w stałe związki, bo wiedziałem, że mogę do tego się nie nadawać. Przy moim charakterze roboty, którą mam. Gdzie praktycznie wyjazdy, gdzie różne spotkania i w zasadzie to życie mi pasowało. Różne miasta, różne dziewczyny. Że z Mają spotkałem się w Katowicach, ale w końcu Maja jechała z Tomaszowa Mazowieckiego, a ja biuro mam w Łodzi. Ale ja byłem na wyjeździe w Katowicach. Ale powiedz mi taką rzecz, co Maja w sobie miała takiego, czym cię urzekła, że stwierdziłeś, że jednak zmienisz to swoje podejście, że nie chcesz stałego związku, tylko pomyślałeś tak, to jest kobieta, z którą być. Jest kobietą przede wszystkim. Maja jest kobietą bardzo uczciwą. Mhm. To mi się bardzo podoba. I to jest w ogóle pierwszy punkt, który dla mnie jest szalenie ważny. Mówi prawdę. Nie zataja jakichś sytuacji. Wiesz. Rozmawiamy, mogę jej wierzyć. Nie można żyć z kimś, komu się nie wierzy. I współczuję tym facetom czy tym kobietom, którzy tkwią w związkach tylko dlatego, że ich łączy kredyt wspólny czy mieszkanie, które zakupili niestety, ale jeszcze we frankach szwajcarskich, czy też jakieś tam inne biznesy i to ich tylko trzyma, a w zasadzie są osobno. A tu mam wszystko. Tu mam piękny wygląd. Czyli jest na temat, tu mam, tu mam piękny zapach, piękną kobietę, uczciwą kobietę, mam to, czego cała Polska może mi zazdrościć. I nienawiść, która buduje się w moją stronę w wielu przypadkach, buduje się na bazie niebywałej zazdrości. Oto, że Rutkowski ma cudowną, mądrą, uczciwą żonę, mega gościa, który jest tym, który podawał obrączki, a ma już 8 lat. Nawet zazdroszczą mi tego, że mam czasami kaca i głowa mnie boli. Bo napiłem się szampana w towarzystwie mojej pięknej, uroczej żonki. Czym on cię zauroczył? Wiesz co, czym mnie zauroczył? No wszystkim. Pokochałam go takiego, jakim jest, chociaż też nagrywaliśmy jakiś program chyba po 3 tygodniach znajomości i ja powiedziałam, że jakieś kobiety no, się spełniały, odkrywały pierwiastki, a ja zmienił Rutkowskiego, bo ja wiedziałam, że on w środku jest dobrym człowiekiem, a to jego, wiesz, zostało mi 10 lat, rano inna, wieczorem inna i w ogóle samochody i takie życie, że to tylko jest takie, wiesz, a co Majetko, poczułam, co wiesz, co ja powiedzieć? Wierzę, to co powiedziałam właśnie 10 lat temu, że każdy z nas ma tą połówkę w świecie. I właśnie no my z Krzysztofem jesteśmy takimi połówkami. Chociaż czasami, tak jak mówię, mentalnie mamy różne punkty widzenia, ale staramy się do siebie dopasowywać. Bo jesteśmy zupełnie inni, ale z jednej strony, żywioły. Ci, którzy nie wytrzymują i nie mają cierpliwości do siebie, bo ja bym chciał, żeby ten program i to spotkanie z nami było przesłaniem nie dla ciebie, dla mnie czy dla Mai, bo my się w tym wszystkim nie liczymy. My jesteśmy aktorami tego teatru, który ty masz. Bo to jest teatr twój, w którym my jesteśmy aktorami, ale ty jesteś reżyserem. Ale ja bym chciał, żeby ci, którzy oglądają to, którzy będą widzieli, żeby oglądali to z pewnym przesłaniem, że warto dopasowywać się czasami 5, 6, 10 lat i naprawiać to, a nie wyrzucać. Żyjemy w świecie tak zwanych szybkich
realizacji wyrzucania czegoś, co się zepsuło. Naprawmy czasami coś. Zobacz, nie ma dzisiaj zegarmistrzy na ulicy, nie ma naprawa radia i telewizji. Radio się zepsuje, jest wyrzucane do śmieci. A my staramy się to radio naprawić. Tak samo jest w życiu, między nami. Nie możemy, bo coś się nie spodobało i gdzieś popełnił błąd Rutkowski albo Maja. Halo? I co? Rozstajemy się. Bo najłatwiej sobie powiedzieć, do widzenia, cześć. Najłatwiej. Nie, nie. Zróbmy tak, żebyśmy starali się to naprawić i żeby nie było drugi raz tego samego błędu, bo głupi robi ten sam błąd drugi raz, ale starajmy się żyć tak, żeby już nigdy nie trzeba było uciekać się do nowych związków, bo one nic nie dadzą. Nic zupełnie. I będą za 3-4 lata takim samym przeżytkiem jak ten, który jest dzisiaj, który uważamy, że jest zły. Dlatego też twoi widzowie, którzy i twoi klienci, którzy przychodzą tutaj, wybierają dla siebie kreacje. Niech te kreacje, tak jak powiedziałem, pozostają w ich szafach do końca ich dni. Bo to będzie piękne, kiedy spojrzą, będą mieli wspomnienia, ale zawsze razem. To jest to. Majeczko, ty powiedziałeś, że ty masz wyzwanie zmienić Rutkowskiego. Ale ona się zmieniła. Wydaje mi się, że Krzysztofa zmieniłam w 70%, ale jeszcze troszeczkę pracy przede mną, ale no każdego dnia się zmienia i mnie zaskakuje, więc... Czyli za 30 dni, bo zostało 30%, każdego dnia się zmienia, czyli za 30%, za 30 dni mamy będzie pełne idealny. 100. Powiedzcie, i będzie idealny. Czego wam życzyć? Czego wam trzeba? Jakie macie marzenia? Przede wszystkim zdrowia. Więcej czasu dla siebie, bo Krzysztof jeszcze... Ja to skwituję jednym słowem. O. Żeby było tak, jak jest. Ja nie chcę lepiej. Żeby było tylko tak, jak jest. Bo jest wszystko. Jest zdrowie, jest wszystko, to trzeba. Żeby tylko było tak, jak jest w tej chwili. No i tego, moi drodzy, wam życzę. Bardzo dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy. Dzięki. Dzisiaj czuję się tak trochę na taki powrót do przeszłości. Właśnie do podsumowania tego, że w zasadzie warto było. No to może dzisiaj jakieś odnowienie teraz przysięgi małżeńskiej. Myślę, może obrączki że... sobie założymy jeszcze raz, bo ja się teraz czuję, jakbym do ślubu jechała. Chociaż my nie jechaliśmy do ślubu, bo byliśmy na miejscu tak. w pałacu. Ale tak, dzisiaj taki powiem klimat. Wam, że się czuję, jakbym do ślubu cywilnego jechała. Jestem tak ubrana, Krzysztof w garniturze, tak. pod muszką. I tak mam wrażenie, że zaraz wysiądziemy i będziemy brać ślub. Taki klimat. Dokładnie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry klimat, który robi Iza, ponieważ Iza tak jakby przypominała o tym w zasadzie, po co to było. Dlaczego była taka decyzja. I dlatego, co jest ważne, żeby łapać każdą chwilę, żeby ją szanować, no bo życie to tak naprawdę jak... No niczego nie zatrzymamy, no to płynie dalej, nie wiadomo co się wydarzy jutro. To jest coś, co jest praktycznie ciągłą niespodzianką. Ale myślę, że będziemy żyli długo i szczęśliwie. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!